witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Ten filmik zajął mi naprawdę mnóstwo czasu i mam nadzieję, że Wam się spodoba. A dzisiejsza tematyka to już święta i kalendarz adwentowy, który tutaj widzicie, który wykonałam własnoręcznie dla tej oto panienki. Dzień dobry! Czyj to kalendarz adwentowy? Dla kogo to będzie? Ja! Tak, to będzie dla Ciebie. Dla tej panienki spędziłam nad nim naprawdę bardzo dużo czasu. Jeśli chcecie wiedzieć, co jest w środku i jak go zrobiłam, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne do przygotowania kalendarza adwentowego. Pierwszą, najważniejszą chyba rzeczą jest kij. Mi kija załatwił mój tata, więc to miałam już z głowy i nie musiałam się martwić. Będą potrzebne również kolorowe papiery, takie ozdobne. Ja swoje mam z Pepco i tam jest ich już naprawdę dużo. Jeden kosztuje 2 zł. Mam taki w choinki, który bardzo mi się podoba. Mam zwykły, taki szary. I że to jest kalendarz adwentowy dla mojej córeczki, czyli dla dziecka, to musiałam wziąć jakiś jeszcze kolorowy i wybrałam coś takiego. Będziemy potrzebowali jeszcze ozdób świątecznych, żeby jakoś przyozdobić tego kija, a zrobimy to na gorący klej. Mam tutaj również taśmę, nożyczki. Jak widzicie, różne bombeczki, ozdoby, bardzo, bardzo ładne wszystko jest w takich czerwonych, o srebrnych kolorach. Mam sznurek, na który zawiesimy nasz kalendarz adwentowy. Znalazła się tutaj również szyszka, którą znalazła Wiktoria na spacerze. I jeszcze będą potrzebne nam numerki. Ale spokojnie, jeśli ich nie macie, możecie po prostu napisać markerem numerki na pojedynczych paczuszkach. Ja robiłam tak przez 3 lata. I nic się nie stało. Teraz znalazłam takie kolorowe cyferki w Kiku. Uwaga, za 4 zł, także jeśli macie ochotę sobie kupić, to pędźcie do Kika, bo tam są naprawdę tanie. No i moi drodzy, coś bez czego nie zrobilibyśmy kalendarza adwentowego, czyli prezenty. Ja tutaj je tak trochę schowałam przed Wiktorią. Zasłoniłam tym kartonikiem, żeby nie dopatrzyła się, co ja tu mam, ale ona grzecznie się bawi i nie zwraca nawet uwagi, co jest na stole, więc pokażę Wam później te wszystkie prezenty, a teraz zabierajmy się za ozdabianie kija. Wzięłam Was na chwilę z drugiej strony, dobrze, że sobie tutaj podłożyłam, słuchajcie, tekturkę, bo to strasznie ten klej cieknie. Okej. No. Mam nadzieję, że mi się będzie to trzymało ładnie, ale zobaczymy. Możecie mi pisać, czy Wy jesteście artystycznymi duszami, czy raczej kupujecie gotowce. Wiecie co, zrobimy tak, że ja po pierwsze, to chyba jednak zawiążemy ten sznureczek i przyszykujemy taką długość, jaką chcemy, żeby była, żeby właśnie zawiesić ten kij później. Więc od tego chyba powinnam zacząć, żeby później ten kijek zakleić, ale to nic, nie ma problemu. Zaczniemy po prostu teraz. O. Jeszcze jedną taką gałązkę przyczepię i powiem Wam, że ja te gałązki mam ze swojej starej choinki. Więc jeśli Wy macie ochotę na takie gałązki, to też nie musicie kupować. Jeśli macie jakąś tam starą choinkę albo jakąś starą ozdobę, to śmiało możecie z niej skorzystać. To się fajnie odkleja. Widzicie, ja się tutaj zaraz tym klejem po prostu cała zakleję. O, mamy to. Przykleję tutaj może te laseczki i jakoś jabłuszko. Jeszcze nie mam pomysłu na to jabłuszko, ale może gdzieś tutaj mi się udaje przyczepić. Zobaczymy. I tak wygląda już skończony kijek. Tutaj jeszcze przywiesiłam taką, załóżmy, że to jest jarzębina. Jak widzicie, on jest naprawdę spory. No ale takiego potrzebowałam. W tej chwili tutaj jest tylko ta laseczka i jabłuszko. Może jeszcze coś tu przywieszę? Nie mówię, że nie. Zobaczymy później. Wy już pewnie widzieliście. O, i tak on wygląda. Teraz możemy zabierać się za pakowanie prezentów. Jeśli chodzi jeszcze o kalendarz nasz, to ozdobimy go
takimi światełkami. Ja je kupiłam w Pepco za 5 zł albo za 6, ale w wielu sklepach są różne takie lampeczki malutkie, więc bez obaw je znajdziecie. Oczywiście zawiesimy to już na sam koniec, więc na razie to odkładam na bok. A teraz prezenty do kalendarza. Tam siedzi tyłem Wiktoria i dalej maluje tymi farbami. Ale mam nadzieję, że nic takiego tutaj nie zobaczy. Rozkładam to na stole mniej więcej, jak chciałabym, żeby to wyglądało i w jakie dni co było. Może zacznijmy od pokazywania Wam, co ja tutaj mam. Chyba Was troszkę przybliżę. A więc tak, mam tutaj taką choinkę DIY z farbkami, z różnymi pomponikami, z klejem. Ona jest z Pepco za, uwaga, 5,99, więc będziemy robić pracę. Coś, co Wiktoria bardzo lubi, czyli Play-Doh, 3 opakowania. Mam książeczkę o świętach z Pepco za 4,99. Play-Doh to kupiłam w Tesco i jest chyba za 3,99, więc jedna z tańszych. To kupiłam w takim czteropaku. Nie pamiętam, ile kosztowało, dwa już Wiktoria dostała. Mam takie słodkie gumeczki i spineczki z Pepco również za 4,99. Wiecie, w Pepco jest naprawdę tanio i można fajny kalendarz wyczarować. Mam tutaj również Kinder Niespodziankę. Były tu 4, ale dajemy tylko 3 do kalendarza. Mam taki bidon, on jest też z Pepco za 7,99. Już go Wiktoria miała, ale wiecie, te słomki się wyparza, aczkolwiek trzeba, wiadomo, wymieniać co jakiś czas takie kubeczki, więc... Z takim oto liskiem różowym, bardzo, bardzo ładny. I teraz uwaga, pewnie wiele z Was się zdziwi, ale będą tutaj również ubrania. Moja Wikusia uwielbia ubrania. Nie wiem, czy Wasze dzieci też potrafi kłócić się, które spodenki ona chce nałożyć, albo że skarpetki jej nie odpowiadają, więc wzięłam jej takie spodenki. W tamtym roku również miała z reniferkiem. Kosztowały 9,99 w Pepco. Wzięłam jej również taki trzypak skarpetek, oczywiście jeszcze jedne dorzucam z nowej kolekcji, bo były bardzo, bardzo ładne z takim misiem i ja Wam może pokażę, z takim misiem i z choineczką, więc będzie 4 pary skarpetek. Wiktoria uwielbia skarpetki. Mam takie przesłodkie, pluszowe rękawiczki. Coś, co dzieci też bardzo lubią, przynajmniej w takim małym wieku. Czyli szczoteczka do zębów, którą również trzeba często wymieniać, bo każdy chyba z nas wie, oczywiście ten, kto ma dziecko, wie, jak często trzeba wymieniać szczoteczki do zębów dzieciom. Dalej mam kredki z Bambino. Takie grube, one są już ze strugaczką, więc naprawdę fajnie. I mam też flamastry. One były bardzo tanie, bo chyba za złote 49. Mam jeden musik. Taka kolorowanka. Zabawy zimowe z naklejkami. Tutaj mi chodziło jedynie o te naklejki, bo Wikusia uwielbia naklejki, więc mamy takie fajne zimowe naklejki. Myślę, że to jest bardziej taka książeczka dla starszych dzieci. No ale uwierzcie, że jesienią będziemy naprawdę świetnie bawiły. I ostatnią rzeczą są bluzeczki. Trzypak bluzeczek z Tesco i uwaga, one są bardzo fajnej jakości, więc jeśli macie ochotę, to lećcie do Tesco, bo kosztowały tylko 34,99 za te 3 pary. Jest tutaj jedna taka w kwiatuszki bluzeczka, druga taka zwykła i trzecia w paski z takim króliczkiem, z uszkami, wygląda naprawdę bardzo fajnie. I teraz będziemy układać, co w jakim dniu Wiktoria dostanie na pracę. Mniej więcej podzieliłam, jak bym chciała, żeby Wiktoria dostawała te prezenty. Oczywiście, jak będę to pakowała, jeszcze może coś pozmieniam, ale wydaje mi się, że tak będzie idealnie. Czyli zaczynamy od książeczki, która jest największa i chciałabym, żeby jak najszybciej zniknęła z kalendarza i później już zostaną takie drobne rzeczy. Powiem Wam szczerze, że nie mogę już się doczekać tej choineczki i myślę, że chyba w ogóle zamienię ją i ona będzie jako 6. Więc zrobimy o tak i sobie 6 grudnia w Mikołajki zrobimy choinkę. Także co, zabieramy się za pakowanie. I can't wait for Christmas.
Jak możecie zobaczyć, są zapakowane. Światło już jest troszeczkę kiepskie, więc się tym nie przejmujcie. Wyglądają one tak. I co? Powoli będziemy je zawieszać. I na razie zawiesiłam ten kalendarz tutaj. Ja jeszcze nie jestem pewna, ale całkiem możliwe, że będzie on wisiał u Wiktorii. Powiem Wam szczerze, że zobaczymy. W tej chwili mam tutaj na ścianie gwoździa i tutaj postanowiłam zawiesić ten kalendarz. Także zaczynamy. Zaświeciłam światło i mam nadzieję, że będzie to widać troszeczkę lepiej. Czekajcie, może ja tak ciut obniżę. O. Chyba będzie dobrze widać. Co myślicie? I tak, zaczynamy od końca przywieszać, czyli numerek 24. Mniej więcej sobie ustalam, na jakiej wysokości to będzie, ale słuchajcie, te paczuszki będą na różnych wysokościach, więc jedna będzie wyżej, druga niżej. Nie przejmuję się tym jakoś za bardzo. Badum 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 badum